Za nami finał Pucharu Polski. Legia Warszawa wygrywa z Arką Gdynia 2-1. Marcin Gat, kłaniam się nisko. Ten mecz niemalże od początku do samego końca był pod dyktando zespołu z Warszawy. Wynik rozpoczął się znakomicie. 12 minuta. Jarosław Niezgoda zdobył bramkę na 1-0, a później w 29 minucie Kafu dołożył bramkę na 2-0. Musimy sobie jasno powiedzieć, że przy obu tych trafieniach fatalnie zachowała się defensywa Arki Gdynia, która pozwoliła przy swojej przewadze liczebnej wbić sobie te dwa gole, gdzieś pozwoliła zawodnikom Legii na dojście do piłki. Na pewno gdzieś Arka zaczęła zbyt zachowawczo, zbyt defensywnie to spotkanie, co tak jak przed chwilą powiedziałem, zemściło się dwoma bramkami. Po przerwie Leszek Ojrzyński dokonał dwóch zmian. Na boisku pojawili się Siemaszko i Piesio. Tak więc te ataki Arki zostały ożywione i naprawdę ten początek mógł się podobać. Kilka fajnych akcentów ofensywnych dał Piesio. Natomiast to, co zrobił w 71 minucie, gdzieś podcięło skrzydła drużynie z Gdyni. Brutalny faul przy linii bocznej na Szymańskim. Sędzia główny tego spotkania jeszcze przed okazaniem czerwonej kartki skonsultował się z VAR-em, z tą wideoweryfikacją i podjął jak najbardziej słuszną decyzję. Później Legia zaczęła tak troszeczkę grać na czas, spokojnie zaczęła rozgrywać piłkę od tyłu, również zmuszała Arkę do biegania za futbolówką, tak więc tutaj podopieczni Dana Klafuricza zagrali w mojej opinii bardzo mądrze, mając wynik 2-0, mając przeciwnika, który gra o jednego mniej, zagrała spokojnie, bez podkręcania tempa, bo wiemy, że oni mają jeszcze przed sobą cztery ważne mecze w Lotto Ekstraklasie w boju o Mistrzostwo Polski. Ta statyczność gdzieś została ukarana, los ukarał Legię za tą zachowawczość. W 99 minucie gola zdobył Sołdecki i tak naprawdę wydawało się, że jeszcze możemy mieć emocje w tym spotkaniu, natomiast to był jedyny akcent pozytywny, jeśli chodzi o Arkę Gdynia. 10 minut doliczonych ze względu na zadymienie na race. Kibice po raz kolejny pokazali tą swoją gorszą stronę. Arbiter musiał przerwać to spotkanie i od tej strony kibicowskiej była fajna oprawa, ale gdzieś w pewnym momencie przestało być to piękne, przestało być to zabawne i na pewno z tym będziemy musieli walczyć, bo już któryś finał z rzędu jest taki, że arbiter musi przerwać spotkanie, bo po prostu całe boisko jest zadymione i nie da się kontynuować gry. Najważniejsza informacja, Legia Warszawa zdobywa Puchar Polski, pokonuje Arkę Gdynia 2-1 i zdobywa pierwsze trofeum w tym sezonie. Na koniec nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, polubić stronę na Facebooku, linki oczywiście w opisie, a ja dzisiaj będę z Państwem żegnał. Marcin Gat, do zobaczenia, do usłyszenia.